Żyjąc w monoetnicznej Polsce, często stykamy się z innymi narodami dopiero podczas podróży zagranicznych. Tymczasem w Azji Centralnej różnorodność etniczna to codzienność. Region ten zamieszkuje ponad 100 grup etnicznych, z których jedynie 5 posiada własne państwo. Ten fakt warunkuje wielonarodowość każdej z republik. Najwięcej mniejszości narodowych posiada Kazachstan, gdzie Kazachowie stanowią 62% mieszkańców. Najbardziej monoetniczny jest Turkmenistan, w którym 85% ludności to Turkmeni. Aż do 20. stulecia najważniejszym podziałem etnicznym było zróżnicowanie ludności na prowadzącą osiadły tryb życia oraz koczowników. Innym czynnikiem, który sprzyjał kształtowaniu się odrębności etnicznej, były różnice kulturowo-językowe. W ten sposób kształtowała się choćby odrębność Tadżyków, ludu irańskojęzycznego, różniącego się od tureckojęzycznych sąsiadów. Podporządkowanie Azji Centralnej Rosji, a potem ZSRR, przyspieszyło proces kształtowania się tożsamości narodowej. Powstałe wówczas republiki radzieckie nazywano narodowymi, chociaż w każdej z nich mieszkali przedstawiciele innych grup etnicznych. Nastąpił także napływ do regionu nowych osadników, Rosjan czy Ukraińców. Równolegle w Azji Centralnej pojawili się zesłańcy, Polacy, Niemcy czy Koreańczycy. Ludność europejska przyniosła ze sobą kulturę chrześcijańską, inny styl życia oraz wartości. Rozpad ZSRR dał niepodległość 5 narodom. Władze nowych państw zaczęły jednak wspierać hasła nacjonalistyczne, co sprzyja do dnia dzisiejszego konfliktom między przedstawicielami większości etnicznej a grupami mniejszościowymi. Nieprzyjazna polityka względem mniejszości narodowych była jednym z powodów masowych wyjazdów Rosjan z Azji Centralnej. Ludność europejska, do 1991 roku stanowiąca elitę intelektualną i społeczną, w nowej sytuacji utraciła swoje przywileje i w większości zdecydowała się na wyjazd. Do 2000 roku Azję Centralną opuściło ponad 2 miliony Rosjan i Ukraińców. Nacjonalizm najczęściej wymierzony jest w tożsamość małych grup etnicznych, które nakłaniane są do porzucenia własnej identyfikacji na rzecz przynależności do narodu tytularnego. Sytuacja ta widoczna jest zwłaszcza w szkolnictwie i dostępności pracy w administracji publicznej. W trudnej sytuacji są na przykład Ujgurzy w Kazachstanie czy irańskojęzyczni Uzbecy w Uzbekistanie. Pomimo trudności politycznych i lokalnych konfliktów, narody Azji Centralnej mają za sobą wielowiekowe doświadczenia pokojowego współżycia i wzajemnej pomocy. Doświadczyli tego również polscy zesłańcy i ich potomkowie, tworzący do dziś wspólnoty polonijne w każdej z republik.